Chęć Wam pokażę, jak zrestować ustawienia do fabrycznych na Samsungu Galaxy S24+. Pierwsze co robimy, to przechodzimy do ustawień. Następnie scrollujemy na sam dół, mamy zarządzanie ogólne. Następnie trochę niżej, resetowanie. Resetuj wszystkie ustawienia. Zaraz ustawienia, musimy podać nasze hasło do telefonu. Następnie kliknij resetuj. I to tyle. Teraz telefon nam się powinien ponownie uruchomić. Jeżeli ponownie się uruchomi, to znaczy, że wszystko poszło zgodnie z planem i że ustawienia się zresetowały. Jeśli wam pomogłem, zostawcie like oraz subskrypcję. Jeśli macie więcej pytań, śmiało piszcie w komentarzach.